Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę na temat e, rynku e, i regulacji bitcoina, i tych obszarów, do których regulatorzy jeszcze e, nie dotarli, i które mogą być naprawdę niebezpieczne, bo nie wiem, czy e, ktokolwiek. Zwraca uwagę na to, co się dzieje na backstage'u. I tutaj mam na myśli minerów i mining. Zapraszam. 2017 rok, moim zdaniem, był takim ostatnim rokiem, Takiej wolności, jeżeli chodzi o krypto, jeżeli chodzi o bitcoina. I to był czas, kiedy no, był pełen m, takiego m, entuzjazmu, takiego. To była po prostu wolna e, Amerykanka, to co się działo w 2017 roku. A to były czasy, właśnie ICO, czasy pełne pułapek, oczywiście. E, I tutaj ktoś, kto e, bez edukacji, świezi, ludzie mogli się naprawdę złapać na wiele. Wiele pułapek. Wtedy pojawiły się te pierwsze futuresy, CME i te papierowe futuresy. Był DOJ, Department of Justice, który zaczął śledzić obrót Bitcoina na giełdach i zaczął podważać wiarygodność i prawdziwość tego obrotu. I stąd zaczęły się jakieś tam śledztwa. No i za nimi poszły inne agencje rządowe w Stanach. SEC, czyli SEC, ale oni wchodzili w regulacje, znaczy zaczynały się jakieś tam regulacje, i nie bardzo wiedzieli o czym jest mowa, ale bardziej skupiali się na tym, żeby ścigać skamy, prawda, i oszustwa, bo w to było też zaangażowane FBI często. I Taki sposób wyglądały te regulacje. To trudno nazwać było jeszcze regulacjami jakimikolwiek. No i wtedy się zaczęło też tam nagonka na ICO, ale to jeszcze było dalekie od regulacji. W 2018 tego już było coraz więcej i coraz większą rolę zaczęły odgrywać regulacje przy Bitcoinie, przy Giełdach. W ogóle przy rynku krypto. I dopiero w 2019 pojawiła się normalna konwersacja na takim szczeblu urzędowym na temat bitcoina. I dlatego też nie wydaje mi się, że zobaczymy coś takiego, czego oczekują ludzie. Taki ran, jaki mieliśmy w 2017, w grudniu 2017 roku. Właśnie ze względu na te e, regulacje, które się pojawiają. Nie wydaje mi się, że tak będzie wyglądał ten run. Te dni są moim zdaniem skończone i wydaje mi się, że to jest w sumie dobre dla nas wszystkich, e, dla rynku. Zaraz dojdziemy do tej części e, odnośnie miningu, e, która też jest bardzo ciekawa e, i tutaj można się tym, tą częścią e, niepokoić. Ale wrócimy do tego później. Teraz jeszcze chciałabym na temat tych regulacji. Regulacje z jednej strony są dobre, z drugiej strony przeszkadzają w rozwoju startupów, bo w momencie, jak na przykład taki sek siada i zaczyna grzebać przy jakiejś giełdzie, to automatycznie środki zostają zablokowane. I bardzo często użytkownicy. Ponieważ nie przestrzegają jakichś tam regulacji, użytkownicy tracą te swoje środki. Niekoniecznie z winy e, ludzi, którzy stoją za giełdami. I niestety często jest tak, że właśnie regulacje e, zabijają konkurencję i innowacyjność. To co mówię o, właśnie o startupach. I to jest właśnie metoda, którą <gryw> dostrzegamy również gdzieś w polityce, e, w tym realnym świecie, e, niby realnym dla mnie. Gdzie duzi gracze używają instytucji po to, żeby wyeliminować konkurencję? Kiedy pojawia się jakiś nowy startup czy nowa firma, w jaki sposób może e, urosnąć? Musi być innowacyjna, musi mieć świeżą krew, musi mieć fajne pomysły, e, musi być kon konkurencyjna, musi wyprodukować dobry produkt, e, żeby był konkurencyjny z tym, co mamy na rynku. I wiele startupów było takich, właśnie kreatywnych, młodych. W czasach ICO nie wszystko było tam skamem, oczywiście dużo z tego było skamem i oszustwem, ale wiele z nich było naprawdę innowacyjnych i wiele z nich zabiły właśnie regulacje. Więc ci starzy wyjadacze, którzy już, już są na przykład na rynku, muszą jakoś się obronić przed konkurencją, więc zgłaszają się na przykład do takich instytucji. I mówią, słuchajcie, my trzeba tutaj coś z tym zrobić, bo tutaj są fundusze inwestorów narażone na ryzyko na przykład, nie? Że tutaj trzeba coś zrobić, bo oni robią to, to, to i to. My jesteśmy tyle czasu na rynku, znamy na tą branżę i tak dalej, i trzeba tutaj coś temu zaradzić. Zapłacą trochę kasy i pojawiają się regulacje, licencje. I tego typu rzeczy, gdzie taki startup nie jest w stanie sprostać takim regulacjom czy zapłacić nie wiadomo jakich pieniędzy za jakąś wydumaną licencję na przykład. Rządy, regulatorzy mają to do siebie, że oni muszą też zarabiać pieniądze w jakiś sposób, nie w podatkach, w licencjach, w opłatach. I w taki sposób się zabija startupy, po prostu. Nie chcę tu generalizować, i tak jak mówię zawsze, nie regulacje, a edukacja powinny chronić inwestorów, a oni utrzymują, że z uwagi na dobro inwestorów wprowadzamy takie i takie regulacje, na przykład. I w taki sposób też działa system bankowy. I jeżeli chodzi o kryptowaluty, tak to właśnie wygląda. Po to są właśnie te regulacje, żeby nie zagrażać wszystkie, Giełdy mają podążać za e, regulacjami bankowymi. No, i teraz każda giełda musi przestrzegać e, takich regulacji, jakie ma e, system, e, system bankowy. I w tej chwili opublikowali e, taki list US Commodity Futures Trading Commission, dotyczący tego, że wszystkie instytucje, giełdy, wszystkie podmioty, które zajmują się krypto, muszą po przestrzegać takiego prawa, właśnie jak prawo bankowe. I wychodzi z tego, że, że dla nich to nie będzie miało znaczenia, czy to jest blockchain, czy jakaś inna baza danych. Wszystko bardziej ważne jest to w Jaki mamy, z jakim do czynienia mamy asetem, czy to jest security, commodities, czy, yy, czy coś innego, i tutaj w ten sposób będą definiować to, co się dzieje na rynkach to nie będzie miało nic wspólnego z tym, czy to jest blockchain, czy to nie jest blockchain. Bo wiele firm gdzieś tam mówi o tym, że słuchajcie, jesteśmy na blockchainie i my nie podlegamy żadnym regulacjom. I tutaj oni właśnie wyprowadzają z błędu, że to nie ma znaczenia, czy to blockchain, czy nie blockchain. My będziemy traktować was wszystkich. Równo. Wszystko ok, tylko właśnie te wszystkie regulacje są bardzo złe dla, dla startupów, bo startupy nie mogą być konkurencyjne z tym, co mamy wyłączając krypto. Oczywiście jeśli nie mamy za wystarczająco dużo kapitału, żeby to wszystko przeforsować i żeby iść w zgodzie z, z regulacjami, więc gie, du, dużo giełd, które nie będą podążać za tymi regulacjami po prostu zniknie. I tym wszystkim giełdom, o którym mówię, będzie bardzo trudno sprostać tym wszystkim regulacjom, bo to jest tak jak to jest na tej zasadzie, jakbyśmy chcieli założyć sobie swój własny bank. Powodzenia życzę osobom, które chciałyby założyć swój własny bank w tej chwili, czy też powodzenia życzę osobom, które chciałyby się bawić, w, nie wiem, na przykład w farmację, w prywatną swoją aptekę. Nikt nie może tego e, zrobić, nie mając jakichś e, pozwoleń, certyfikatów i tego typu e, rzeczy. I to samo tutaj. Giełdy będą musiały sprostać standardom. E, Bankowym. W tej chwili mamy regulacje, mamy KYC, mamy e, IML, ale mimo wszystko, jak jest to dużo łatwiej e, wejść na taką giełdę i zrobić operację, niż wejść do banku, otworzyć sobie konto bankowe i przesłać gdziekolwiek środki. Tutaj wchodzimy na giełdę po tym, jak się już zweryfikujemy, e, wchodzimy na giełdę i możemy sobie zamienić, e, nie wiem, na przykład przesłać stąd stablecoina USDT. Na przykład do Chin, czy do Stanów, czy gdziekolwiek, przez giełdy i nie ma z tym żadnego problemu. Więc stablecoiny, na przykład, są dużo bardziej w tej chwili niebezpieczne i na świeczniku bardziej niż Bitcoin. Są bardziej niebezpieczne dla systemu i teraz system i regulatorzy biorą się głównie za stablecoiny. Teraz problem ma znowu Libra. Bo ci wszyscy ludzie, te wszystkie firmy, które miały być zaangażowane w Libre, Visa, Mastercard, po prostu stanęły przed regulatorami i wycofują się już z tego projektu, ponieważ nie chcą mieć problemów. Ponieważ mają powiedziane, że jeżeli będziecie to robić, będziecie takie rzeczy robić, będziecie uczestniczyć w tym projekcie. To weźmiemy się za wasze inne biznesy, które e, prowadzicie. Więc teraz kolejną falą będzie zajęcie się regulatorów e, stablecoinami. Nie tyle bitcoinem, co stablecoinami. I tutaj mówimy o giełdach, ale na przykład e, w tej chwili Telegram ma też e, problemy z, z sekiem. E, e, I to, że na przykład e, oni rozmawiali wcześniej i dogadywali się e, i ustalali pewne rzeczy. Prawne, to nie oznacza, że postępują zgodnie z regulacjami. Teraz ma to rozstrzygnąć sąd i jest to też gdzieś tam w tym celu zrobione, ponieważ całe krypto to jest szara strefa cały czas i regulatorzy, urzędnicy, tak jak zawsze mówię, oni nie bardzo wiedzą, z czym mają do czynienia. I to jest po to, żeby była jakaś ewidencja. Po to, żeby były jakieś orzeczenia sądowe, takie rzeczy, żeby to można było określić, i potem w przyszłości, jak pojawią się jakieś regulacje, żeby można się było do czegoś odnieść. Znaczy, to tak w moim mniemaniu, mi się tak wydaje, bo to jest na razie badanie cały czas terenu, po to, żeby uregulować ten rynek prawda i to regulują go osoby, które nie bardzo wiedzą z czym mają do czynienia i o co w tym wszystkim chodzi. I tak jak mówię, tutaj zajmują się stroną jakby finansową Bitcoina, kryptowalut, no powiedzmy Bitcoina, bo mówimy o Bitcoinie. Ale jest druga część całego Bitcoina, cały background i ten cały background to jest mining, który jest nieuregulowany. Obawiam się, że nie może być uregulowany i nie będzie uregulowany. I tam jest naprawdę wolna Amerykanka, i tam <gulatory> regulatorzy naprawdę mogliby się zgubić w tym, w tym lesie. I zaraz pokażę Wam o co chodzi, jeżeli chodzi o sam mining, co tam się dzieje. I to powinno rzucić też światło osobom, które. Są w Bitclubie, są z nami w Bitclubie, albo nawet w tych innych grupach, i to powinno rzucić znaczy, my o tym wiemy nasza grupa cała, i ja jestem tego wszystkiego świadoma, ale wielu ludzi jest po prostu nieświadomych, jak wygląda rynek miningu w tej chwili. I to, co wam teraz powiem, powinno rzucić światło na to, co robi w tej chwili. Bitclub. Powinniście sobie poskładać klocki i wyciągnąć wnioski. I tak jak mówiłam, odnośnie ceny bitcoina i regulacji, że ten bull run nie będzie wyglądał już, już nigdy prawdopodobnie bull run nie będzie wyglądał tak jak w 2017 roku. I to ze względu na regulacje, ale tu jest jeszcze kolejny powód tego, o czym mówię. Cena Bitcoina utrzymuje się około tam 8000 na takim poziomie. A jeżeli wejdziemy i spojrzymy sobie na hash power, to hash power nie ma w ogóle, to nie ma sensu. Po prostu to co pokazują wykresy, to w ogóle nie ma e, sensu. Dlaczego to nie ma sensu? E, dlatego, że większość kopalń się wysypała tym czasie i nie mamy na tyle, nie odbyło się na tyle dostaw sprzętu do użytkowników, do górników, na tyle dużo, żeby sieć osiągnęła taki hashrate, jak mamy w tej chwili. Hash rate sieci to jest 94 exahashe. Matematyka tutaj po prostu to się kurde nie spina, to się nie, nie skleja. Ale mamy chyba odpowiedź na to, bo to dla mnie to było cały czas, to było bez sensu. Od momentu jak z Bitclub tam zaczął odpinać sprzęt, gdzie się nie dziwię temu, bo, no bo to jest po prostu marnowanie prądu na darmo. To co, robią, to, co robią giganci od miningu, mówię o BitMine, to są bardzo brudne interesy. Ponieważ ze względu na regulacje nie mogą zmanipulować marketu taki bitmine, to manipuluje tutaj górnikami i właśnie tutaj za kulisami może zrobić bardzo duże pieniądze, bo tutaj nie ma regulacji. I tu mamy taki artykuł, gdzie CEO bitmina mówi o tym, że następny halving nie, może nie spowodować wcale bull marketu, ciekawe czemu. Ciekawe czemu. Yy, I artykuł pojawia się w mainstreamowych yy, mediach, bo to można nazwać mainstreamowym medium. I pan Jihan Wu mówi, mówi że byki mogą się spóźnić w tym, tym razem. I tutaj zaczynają się układać puzzle. Wu, Jihan Wu również obiecał, tak jest napisane w tym artykule, że 5 nanometrów chipy pojawią się w masowej produkcji. Na początku 2020 roku. Ale 3 nanometrowe są już w produkcji. I teraz, jeżeli ktoś e, kopie bitcoina, ma już namieszane wełbie. Jeśli nie kopiesz bitcoina, to zastanawiasz się, czy nie kopać, bo, no bo to niby są zajebiste informacje po prostu. A teraz powiem wam, dlaczego to jest niebezpieczne. No bo ktoś może myśleć, zajebiste informacje, bo ten nowy sprzęt można sobie zamówić i można być bardziej konkurencyjnym od tego, co jest teraz. Tak można myśleć. W tej chwili S17. Jeśli się spojrzy na e, trudność wydobycia, porównajmy to z lipcem tego roku. Lipiec mamy tutaj 9 bilionów trudność wydobycia, mamy w tej chwili 13. A hash rate sieci. Było 71 exahaszy, dzisiaj mamy 93. W lipcu pojawiły się e, S17 w sprzedaży, tak na większą skalę. I od lipca nie było tyle czasu, żeby te S17 ludziom dostarczyć. E, nie było ich na tyle dużo, żeby ta moc sieci zwiększyła się na tyle. Tym bardziej, że większość górników po prostu odpięła sprzęt. Więc skąd, skąd się wziął, wziął ten hashrate? Ja widzę po BitClubie. BitClub mając sprzęt, odpiął go. Mieliśmy S15, które były już po prostu nieużyteczne w porównaniu do tego, co się działo na rynku. S15 były wtedy e, dowiezione. Czyli zobaczcie, S, S15, no średnio minery mają, miały mają tam 15 haszy. S17 mają 50, S17, T17, one mają około 50 haszy średnio. Nie było ich na tyle dużo dostarczone, żeby zwiększyć w taki, z takiej skali e, trudność wydobycia i hashrate całej sieci. Więc co się wydarzyło? W tym czasie, kiedy sprzedawali S15, -ki, oni już kopali S17. kami Jak ludzie kupili S15, to puścili do do sprzedaży S17 na to się naciął Bitklap też, bo w ogóle nawet nie, pod, nie zdążyliśmy podpiąć tych S15. Teraz oni sprzedają S17, a kopią już, a kopią już e, kolejną generacją sprzętu, o których mówią te 5 nanometrów, e, chipy. I one, ja już nie wiem jak one mogą wyglądać, one mają 100 haszy. I o nich się mówi, że one dopiero będą w 2020, ale oni już to robią, oni już kopią, bo inaczej hash sieci nie wyglądałby tak, jak wygląda. I w ten sposób sobie próbują odbić to, co stracili na Bitcoin Cashu. I teraz można się zastanawiać, dlaczego BitClub czeka na kolejną generację sprzętu, nawet nie startuje z tymi S17, które zaczęliśmy produkować, które już mogliśmy kupić. Teraz te wszystkie zamówienia są zamieniane na te najnowsze chipy, których jeszcze nie ma, o których nikt nie wie. Więc nikt nie może o tym mówić gdzieś tam oficjalnie. No, my gdzieś tam z stołu mamy takie informacje. Ale zobaczcie, jaka to jest brudna gra. I teraz górnicy kupują S17, myśląc, że to jest najnowszy sprzęt, a najnowszy sprzęt kopie już w kopalniach Handpula. Więc to dopiero, jeżeli chodzi o mining, to ma sens więc regulacje tam e, są niczym w porównaniu do tego do tej wolnej Amerykanki, czegoś takiego jeszcze nie było. Zobaczcie w ciągu jednego roku dwa razy e, dwa razy trzy razy praktycznie e, mamy skok technologiczny przy sprzęcie. Więc jaki górnik, który górnik, która kopalnia może sobie na to pozwolić, żeby, e, żeby przetrwać i grać w tą grę i w tej chwili Beat Club e, próbuje zdobyć ten sprzęt, o którym jeszcze rynek nawet nie śni, że będzie go miał. Także myślę, że tyle na dzisiaj. Wyciągnijcie sobie sami wnioski. Tutaj przy prowadzeniu normalnego biznesu, przy normalnym biznesie naprawdę mamy wiele niewiadomych. I tak jak przy BitClubie, który nadal jest, nadal kopie i... Po prostu sprząta i przeorganizowuje pewne rzeczy. Musimy tą burzę przeczekać po to, żeby wstać tak samo jak w 2017. Byliśmy gotowi na, na bull run. Sytuacja się zmienia, rynek się zmienia. Należy się skupiać na tym, żeby zbierać i kumulować bitcoina. Jeżeli nie z miningu, w tej chwili, tak jak polegaliśmy na BitClubie, dopóki się dało to zbieraliśmy Bitcoina dużej ilości z networku, z BitClubu w tej chwili nie da się tego robić dlatego, że nie ma sprzedaży więc robimy jubli to jest bardzo dobra opcja do tego żeby zbierać sobie Bitcoina zarabiać w Bitcoinie z pominięciem giełd regulacji, przerzucać sobie to na Ledgera czy na Trezora i w ten sposób możemy zadbać o swoją przyszłość bez udziału regulatorów, bez udziału banków, bez udziału giełd, bez tego wszystkiego, co się z tym wszystkim wiąże. To jest bardzo dobra możliwość do tego, żeby, żeby się ochronić i przed kryzysem, i przed tym, co może nas czekać w tym realnym świecie. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się i y, do usłyszenia.